Choć tegoroczne walentynki miały miejsce niemal tydzień temu, pozostajemy w temacie miłości. Miłości czystej, nieskazitelnej, bezinteresownej. Miłości, bez której wszystkie przytoczone dziś historie nie mogłyby mieć miejsca. Miłości do piłki nożnej. Nazywam się Adrian Witczak i zapraszam na Futbol od Zaplecza. I love this game! Oh my god! Dokładnie tak, jak pan Evra powiedział. Niewątpliwie trzeba darzyć sport uczuciem, aby oddać mu się w pełni. Kariera piłkarska wymaga wielu poświęceń, ogromnych nakładów motywacji i hektolitrów potu wylanych na treningach. A wszystko dla luksusowego życia, wczesnej emerytury i kilku milionów na koncie. Wróć? Przecież nie wszyscy piłkarze tacy są. Wystarczy spojrzeć na Hiltona. Brazylijski obrońca we wrześniu skończy 44 lata, a mimo tego wciąż jest kapitanem i jednym z kluczowych zawodników Montpellier. W ubiegłym roku stał się pierwszym 43-latkiem, który występował w lidze francuskiej od 64 lat. Tak na marginesie, chyba postanowił rozpocząć świętowanie nieco wcześniej, gdyż w 81 minucie wyleciał z boiska po ostrym faulu w polu karnym. W obecnej kampanii rozegrał 18 z 25 możliwych meczów w Ligue 1. I pomyśleć, że gdy w 1999 roku stawiał swoje pierwsze kroki w dorosłym futbolu, Kylian Mbappé na chleb mówił jeszcze Beb. Albo Dupin. Dupin? 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 Swoją drogą, defensor opowiedział ostatnio w wywiadzie dla 442 o swojej pasji do futbolu, sekrecie długowieczności czy pojedynkach właśnie z nieuchwytnym Francuzem. W tej samej rozmowie poruszony został temat Kazuyoshiego Miury. Hilton powiedział: powinienem odwiedzić go w tej Japonii i zobaczyć co je, żeby też móc grać przez następne 10 lat. On jednak w ostatnich 5 czy 6 latach rozegrał tylko 4 mecze. Ewidentnie idzie na rekord Guinnessa, a to nie dla mnie. A skoro już jesteśmy przy Japończyku, warto zaznaczyć, że on również jest idealnym kandydatem do wystąpienia w dzisiejszym odcinku. Wystarczy wspomnieć, że za niespełna tydzień skończy 54 lata, a mimo tego wciąż jest aktywnym piłkarzem. Dodatkowo, podczas swojej 35-letniej kariery udało mu się zaliczyć kilka niezwykłych rekordów. Jest pierwszym reprezentantem Japonii nagrodzonym tytułem Azjatyckiego Piłkarza Roku, najstarszym aktywnym piłkarzem na świecie, czy najstarszym strzelcem gola w profesjonalnej lidze. Zdecydowanie największym osiągnięciem Kazu jest jednak fakt, że to właśnie on jest pierwowzorem legendarnego kapitana Tsubasy. Który nie tylko mnie, ale i całe pokolenie dzieciaków przed telewizora wyganiał na piłkę. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego długowiecznego napastnika, polecam podcast Historie z boiska autorstwa Konrada Szymańskiego, który nagrał o nim nieco bardziej obszerny materiał. Nas jednak interesuje dziś fakt, iż w swoim obecnym klubie występuje od 16 lat. To całkiem sporo, ale w porównaniu do Ryana Giggsa, Paolo Maldiniego czy Francesco Tottiego, już niewiele. Cała trójka bohaterów mojego dzieciństwa spędziła w swoich ukochanych klubach ponad 2 dekady, jednak nawet włoskiemu napastnikowi AS Romy nie udało się przebić światowego rekordu. Ten należy do Saida Altinordu, urodzonej jeszcze przed I wojną światową tureckiej ikony. Obrońca w 1937 roku został nawet królem strzelców rodzimej ligi. W jednym zespole spędził aż 27 lat, o 2 więcej niż Totti. O tym, jak jest ceniony, niech świadczy fakt, że zespół ten nosi dziś nazwę Altinordu SK. Obecnie największe szanse na pobicie rekordu ma Lee Castiaro, reprezentujący Lincoln Red Imps FC od 1998 roku. Możecie kojarzyć go jako autora pierwszej w historii bramki dla Gibraltaru w meczu o punkty w eliminacjach do Mistrzostw Europy 2020 przeciwko Gruzji. Polakiem, któremu najbliżej do tego wybitnego osiągnięcia jest Władysław Szczepaniak. Reprezentował on barwy warszawskiej Polonii przez 20 lat. Są także ludzie, którzy miłości do futbolu poświęcają całe życie. Najpierw jako piłkarz, potem trener, działacz, aż w końcu udzielając stadionowi swojego imienia i nazwiska. Wiecie, o kim mówię?
Dokładnie. O. Don Santiago Bernabéu, manchego universal i madrileño de adopción desde su infancia, jugó 16 temporadas en el equipo blanco, ocupando habitualmente el puesto de delantero centro. Legendarny prezydent Realu Madryt przybył do klubu w 1911 roku jako 16-latek i nie opuścił go aż do śmierci. W swoim życiu złożył dwie przysięgi wierności. Swojej żonie Marii Valenciano oraz Los Blancos. Dotrzymał obu. Mówiąc o miłości do piłki nożnej, nie sposób nie wspomnieć o takich piłkarzach jak Garrincha czy Santi Cazorla. Swoją determinacją udowodnili milionom kibiców, że w sporcie nie ma rzeczy niemożliwych. Brazylijczyk urodził się z wrodzoną wadą nóg. Wykrzywiały się, a w dodatku prawa była krótsza o 6 cm. Czy przeszkodziło mu to w zrobieniu światowej kariery? Cóż, fakt, że przez wielu ekspertów uważany jest za lepszego piłkarza od Pele, mówi sam za siebie. Historia Hiszpana jest chyba jeszcze bardziej hollywoodzka. Nie jest to jednak głupia komedyjka, a pełnokrwisty dreszczowiec zakończony happy endem. W telegraficznym skrócie. Kontuzja, pesymistyczne prognozy, gangrena, groźba amputacji stopy, głęboka wiara w powrót na boisko, żmudna rehabilitacja, powrót na boisko, dominacja w La Liga i comeback do reprezentacji Hiszpanii. W jego słowniku fraza nie da się nie występuje. Oczywiście przykłady zawodników, którzy w spektakularny sposób podnieśli się po ciężkich kontuzjach, można mnożyć. Ronaldo Nazario, Henrik Larsson, Gibril Sissé czy Marcin Wasilewski. Omówienie historii każdego z nich zajęłoby jednak kilka godzin. Pozostając jeszcze w walentynkowym klimacie, pamiętacie takiego piłkarza jak Wagner Love? Brazylijczyk znany przede wszystkim z występów w CSKA Moskwa swój pseudonim zawdzięcza upodobaniu nie do piłki, ale do rozrywkowego stylu życia. Podobno jako pierwszy nazwał go tak trener Palmeiras, kiedy jako jeden z najmłodszych piłkarzy w drużynie zorganizował dla siebie i kolegów wieczór z paniami do towarzystwa. Tak natomiast opisuje swoje najlepsze wspomnienie z pobytu w Rosji. 8 kobiet na 6 mężczyzn. To był raj. Na koniec nie pozostaje mi więc nic innego, niż życzyć wam, żebyście cieszyli się życiem tak jak Wagner. Kochajcie się nie tylko w ten jeden dzień w roku. Liczę także, że miłość do futbolu nigdy w nas nie wygaśnie i do usłyszenia.